Witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń o poranku. Mamy dzisiaj dzień bardzo deszczowy, pochmurny, ale w miarę ciepły. Deszcz potrzebny, ponieważ mieliśmy bardzo, ale to bardzo sucho. Rośliny będą podlane, żeby mogły pięknie, zdrowo rosnąć. No i oczywiście zbiorniki na deszczówkę również się zapełniły. To także jest bardzo ważne. A ja dzisiaj Państwa witam z rabaty z naparstnicami. Ja bardzo lubię naparstnicę, jest to roślinka dwuletnia. U nas wysiewa się sama i gdy się sama wysiewa, to najlepiej rośnie. Ja wysiałam tam dalej naparstnicę z nasion, ale było bardzo sucho, podlewałam. Na razie nie widzę, żeby tutaj coś wykiełkowało, żeby rosły, ale liczę właśnie na te naparstnice i te roślinki, które chcę, aby mi się wysiewały. Czekam, aż zawiążą nasiona. One wówczas nie za ładnie wyglądają na rabatach, ale drodzy Państwo, to jest konieczność i czasem te rabatki muszą wyglądać nieco gorzej. Naparstnice mają przepiękne, duże, dzwonkowate kwiaty, są miododajne, ale dzisiaj żadnych owadów pszczół nie ma, bo pada deszcz. Mogą być białe, kremowe, różowe. U nas są białe, takie żółtawe. Miałam chyba różowe, ale albo mi gdzieś zginęły, albo mi się wydawało, że miałam różowe. Proszę zobaczyć, ile tutaj z boku jeden taki pęd wypuszcza pędów kwiatostanowych. To wszystko będzie tutaj jeszcze kwitło. A więc będzie naprawdę bardzo ładnie i bardzo się cieszę. Bardzo polubiłam się z roślinami wiejskimi, te, które niegdyś dawniej miały nasze babcie, prababcie w ogrodach. To są rośliny dosyć takie odporne, dobrze rosnące i naprawdę przepięknie wyglądają w naszych ogrodach. Świetnie komponują się z innymi roślinami. Tutaj akurat są w towarzystwie liliowców. Z tyłu są ostróżki. Biała już zaczęła kwitnąć. No i czekamy oczywiście na pozostałe kwiaty. Zapraszam więc Państwa do obejrzenia filmiku z naszego ogrodu. Kwitnie żylistek, deszcz go mocno przygiął w stronę ściany budynku, ale jak deszczyk przestanie padać, on też się podniesie. Ma bardzo piękne, drobne, białe kwiatuszki. A tutaj rabata z parzydłami. Ja Państwu pokazywałam, że miałam taki rząd parzydeł i te parzydła przeniosłam troszeczkę do tyłu. Parzydła mają to do siebie, że w pierwszych 2-3 latach rosną takie małe, natomiast później rosną już duże. I tutaj Państwu pokażę, o to po prawej stronie parzydło zostało nietknięte. Kilka lat tutaj sobie rośnie i proszę zobaczyć, jakie to parzydełko jest wysokie, piękne. Ja parzydła leśne bardzo lubię. Dlaczego? Dlatego, że mają wiechowate kwiaty w czerwcu, białe, które są oblegane przez pszczoły, zwłaszcza czmiele. Czmiele je uwielbiają, jest to roślina miododajna, roślina naszych lasów. Szałwia zaczyna już kwitnąć, ma coraz więcej kłosów fioletowych, ta już tutaj pierwsza zaczęła kwitnąć. No i czekam na pozostałe. Na razie rośnie tutaj bardzo ładnie. Deszczyk myślę, że jeszcze jej pomoże, chociaż oczywiście jest to roślina, która bardzo dobrze radzi sobie na stanowiskach suchych. To też nie jest tak, że może cały czas rosnąć na suchych. Jeżeli susza się przedłuża, no to trzeba ją troszeczkę podlać, ale generalnie wytrzymuje naprawdę bardzo dobrze. Tym bardziej, że ziemia tutaj wokół szałwi jest ściółkowana. Deszcz położył też liliowce, ale gdy dzień taki ciemny jak dzisiaj, pochmurny, wyglądają bardzo ładnie, ponieważ są żółciutkie i rozjaśniają miejsce. Tutajnia sercowata, tułacz pstry coraz piękniejsza
i wkrótce pojawią się jej ciekawe kwiaty. Na razie są tylko kolorowe, trójbarwne liście. To bardzo piękna roślinka. Jeżeli macie Państwo jakieś takie miejsce półcieniste, cieniste, trochę nawet wilgotne, to możecie właśnie posadzić tę roślinę, będzie pięknie rosła. Trzeba tylko uważać, ona jest troszeczkę ekspansywna. Krzewuszka jeszcze kwitnie, ale położył się na niej dereń. Dereń jest wysoki i też deszcz tutaj go tak do ziemi przygiął, ale myślę, że on też się podniesie. Krzewuszka wciąż jeszcze bardzo piękna, wariegata obsypana różowymi kwiatami. I to jest ta krzewuszka o dwukolorowym liście. Ale pokażę Państwu tutaj roślinkę. Troszeczkę ją przyparzyło słońce. To jest roślinka, którą kupił mi mąż. Nazywa się Edgewortia papierodajna. To bardzo ciekawa roślina, która ma wiosną żółte kwiaty, pachnące. I sama w sobie teraz również jest bardzo ciekawa. To jest drzewko, więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście tutaj nasz klimat będzie jej sprzyjał. Ponieważ na etykiecie miała napisane, że jest to roślina lubiąca zimę, więc zobaczymy, jak z tą zimą rzeczywiście będzie. Drzewo stewarcja kameliowata w pąkach, przepiękne pąki, kuliste kuleczki, już robią się białe, niedługo też będzie tutaj kwitła. Jest to naprawdę bardzo ciekawe drzewo i rzadko spotykane w naszych ogrodach. Ja stewarcję od dołu przycinam, tak żeby tworzyła się kopułka, żeby wyglądała ciekawie i żeby można było zobaczyć i podziwiać jej bardzo piękne i dosyć nietypowe kwiaty. Na rabacie mieszane zmiany, orliki przekwitły. Teraz zaczęły kwitnąć dzwonki brzoskwiniolistne. Mam dzwonki, które mają kolor kwiatów niebieski i biały, ale chciałabym tutaj Państwu pokazać coś ciekawego. Tutaj, ponieważ są to maki wschodnie, ten mak ma biały kolor kwiatów. Bardzo piękny, to są bardzo duże kwiaty. Ten mak wschodni ma kolor kwiatów różowy. Również bardzo ładny i bardzo ciekawy. A był tutaj jeszcze jeden, ale on już przekwitł, miał kolor pomarańczowy. Za chwilę przejdziemy do maków wschodnich, które kwitną na czerwono, bo one są naprawdę bardzo piękne. Tutaj są goździki. Te goździki są bardzo ciekawe, bo są to takie pierzaste goździki. Mają powcinane, bardzo delikatne kwiaty. I są one lekko pachnące. Tutaj mi się chyba wysiały, ponieważ wyglądają bardzo podobnie, jedynie różnią się kolorem liści, ale być może młode są jasno zielone, a te starsze są właśnie o takich liściach bardziej już srebrzysto zielone. Mają pąki kwiatowe, jak zakwitną będzie wszystko jasne. Rdesty są przecudne, prześliczne. Ja uwielbiam ich kolory, uwielbiam kształty liści. Bardzo mi się podobają. Tutaj jest tak ciemny, że trzeba by było aż rozjaśniać. Red Dragon, bardzo piękny. No i tutaj oczywiście rdest himalajski. Pamiętacie Państwo, ja ten rdest wiele razy Państwu przedstawiałam. Uwielbiam go o różowych kwiatach. A mam też o białych i czekam, czy rzeczywiście te białe zakwitną. Goździki pachnące, które ja lubię nie tylko ze względu na piękne, ciekawe kwiaty, zapach, ale i też srebrzysto-zielone liście, które całą zimę wyglądają właśnie tak jak teraz i są ozdobą takiego już, można powiedzieć, bardziej smutnego ogrodu, chociaż nie zupełnie, ponieważ mamy coraz więcej roślin kwitnących w ogrodzie. Kwitną bardzo obficie, niezawodnie. Baptysja błękitna i baptysja żółta.
szkarłatka coraz piękniejsza, przepiękne kwiaty, bardzo duży, no nie krzew, bo to jest bylina, ale bardzo taka wysoka bylina, bardzo pięknie, na razie nie rozsiewa się i nie rozchodzi po ogrodzie, jest tylko z każdym rokiem coraz szersza, ale przecież właśnie o to chodzi, aby te rośliny były, właśnie się rozrastały w ten sposób. Cukinia na rabatach wzniesionych rośnie tutaj jak na razie bardzo dobrze, ale ja ją pilnuję, przychodzę cały czas, sprawdzam, czy nie ma ślimaków, czy mnie zaatakowały. Liliowce w pąkach kwiatowych jeszcze nie kwitną, ale już szykują się do kwitnienia. Tutaj chrzan, fenku ogrodowy, dziki zroszony, wygląda naprawdę prześlicznie, to wysoka roślina. Wkrótce też będą kwiatostany, takie podobne trochę do kopru. No i maki wschodnie, przepiękne maki wschodnie. Im starsze, tym piękniejsze, tym więcej kwiatów. Pod orzechami włoskimi rosną kosaczce bródkowe. Deszcz również je położył. Widzę, że tutaj wszystko leży po deszczu, no ale cóż, no, deszcz potrzebny mógł być trochę delikatniejszy. Przepiękny, ukwiecony dereń. Wygląda prześlicznie, bardzo ładnie. Gwiazdkowate kwiaty są ozdobą tego drzewka. Kielichowiec wonny również już kwitnie. Czaruje swoimi niezwykle ciekawymi kwiatami o bardzo przyjemnym, złożonym zapachu. Trudnym takim do określenia. Kalmia z różowymi kwiatami, też bardzo piękna, bardzo ciekawa roślina, która lubi ziemię kwaśną.